Anisła, ja wiem, że Ty jesteś szczęśliwie zakochany, bardzo się z tego cieszę i szczerze Ci gratuluję. No i pierwsze pytanie, jak wy w ogóle z Anią się poznaliście? Eee, do, wychodzi na to, że jeśli szuka się miłości na siłę, to, to nie wychodzi miłość. Eee, miłość po prostu sama przychodzi. Eee, poznaliśmy się na, na samym początku sierpnia, mhm. czyli. No niecałe dwa, dwa miesiące po, po zakończeniu programu, yy, a poznaliśmy się przez moich znajomych z Wrocławia, yy, którzy gdzieś mi ją tam pokazali. wezmę wizualnie od razu mi się mi się spodobała. Namawiali mnie, pisz, pisz, pisz. Mhm. Ja mówię, nie, tak głupio trochę. Ale podobno czegoś tam się, czegoś tam się dowiedzieli, i jakieś tam zielone światło było, więc. Mhm. Więc napisałem. Widziałam e, na Twoim Instagramie, że pierwsza randka odbyła się na Gokartach. To takie dosyć nieoczywiste miejsce. Tak, tak. Chciałem, e, chciałem zabłysnąć, być e, bardziej trochę oryginalny niż niż tylko na kawę zabrać, tak? Chociaż i tak ona była. Pytanie, czy wygrałeś na torze wyścigowym? To chciałem też powiedzieć. Wygrałem minimalnie, ale, no, ale wygrałem. Chociaż byłem zaskoczony, jaka, jaka była szybka na tym torze, no, naprawdę jak na kobietę, to... No, I rzadko się odbijała tam, no, te boki, także... Minimalnie, minimalnie udało się wygrać. Nawet w pewnym momencie się wystraszyłem, że, że mogę przegrać. Na pierwszym spotkaniu to może kiepsko wyglądać, jak przegrywasz w go kartach. No ale no fajnie. Było naprawdę super spotkanie i, i od początku było to coś.